Dziękuję za sygnał w takim razie, że możemy rozpocząć. Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie powitać wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Kto będzie występował w tym naszym panelu, to powiemy za chwilę. To jest spotkanie, które jest organizowane w ramach cyklu Miasta Książki Warszawa-Frankfurt. Spotkanie jest tłumaczone. Należy wybrać opcję języka. Na pasku jest ikonka globusa. I prosimy wybrać, proszę się nie dziwić, kanał, który się nazywa portugalski, bo portugalski podobno jest lepiej odbierany internetowo w tej chwili niż inny. Wymiana wiedzy i doświadczenia między ekspertami z Polski i Niemiec ma już długą tradycję. Od co najmniej 10 lat spółka Frankfurter Buchmesse, Goethe-Instytut Warszawa i Polska Izba Książki organizują takie spotkania podczas najważniejszych targów książki w Warszawie i Krakowie. Stacjonarnie, w realu. W tym roku z wiadomych względów nie jest to możliwe. Kontynuując dobrą praktykę, utworzyliśmy z inicjatywy Instytutu Goethego w Warszawie cykl spotkań polsko-niemieckich ekspertów rynku książki w trybie online. Dyskutujemy z Państwem o najważniejszych sprawach rynku książki. Mamy ze sobą już dwa spotkania, których nagrania są dostępne dla tych, którzy nie mogli w nich uczestniczyć. Cykl będzie jeszcze kontynuowany w 2021 roku, ale o tym powiemy, o tym najbliższym spotkaniu, jakie już jest zaplanowane, chcemy powiedzieć na samym końcu naszego dzisiejszego spotkania. Tematem dzisiejszej dyskusji jest przyszłość targów książki i jakie zmiany nastąpią po tym trudnym roku 2020. Mam nadzieję, że on nie będzie zbyt długo trwał, bo mówię to pod takim względem, żeby ta sama sytuacja, jaka jest dzisiaj, żeby nie za daleko się w przyszły rok przesunęła, chociaż perspektywy no, dzisiaj są bardzo, bardzo trudne w ocenie. Niewesołe, powiedzmy to. Ja jestem dziennikarzem, się przedstawię, Piotr Dobrołęcki, dziennikarzem, my to nazywamy u nas branżowym, dziennikarzem branżowym zajmującym się książką, ale jestem też wykładowcą na studium podyplomowym dla wydawców na Uniwersytecie Warszawskim. Ja mam taki przedmiot, który tam wykładam, który nazywa się Targi Książki. I właśnie sobie pomyślałem, że jak będę miał ten najbliższy wykład, to ja nie mam już nic do powiedzenia naszym słuchaczom, studentom, bo w tej klasycznej formule praktycznie targi książki się kończą. Czy tak jest rzeczywiście? Mam nadzieję, że odpowiedzą to dzisiejsi paneliści. I jeszcze jedna moja refleksja jest taka, że nie wiem, czy my nie jesteśmy w jakimś już ogromnym momencie, takim bardzo ważnym momencie przełomowym, że jest to tak jakby koniec ery Gutenberga w tej chwili. Bo z druku przeszliśmy już bardzo na formę książki elektronicznej e-booków. Handel przenosi się z księgarni stacjonarnych do e-commerce'u. No i co? Targi i spotkania? No i jak Państwo widzą dzisiaj, również przenoszą się do internetu. Więc to są te tematy, o których chcemy dzisiaj rozmawiać i się zastanowić, co będzie dalej, bo coś na pewno będzie i bardzo na to patrzę bardziej optymistycznie. Naszym pierwszym gościem jest tutaj szef największych targów książki na świecie, Frankfurter Buchmesse, i pan Jürgen Boss za chwilę, o już go widzimy w tej chwili, za chwilę się z Państwem przywita i przedstawi film na początek, który pokaże, w jaki sposób się już zmieniły targi książki, bo targi we Frankfurcie w tym roku były jedynymi praktycznie dużymi targami, które się odbyły, chociaż w zupełnie nowej formule. Proszę bardzo. Dzień dobry. Guten Tag. Dzień dobry. Bardzo cieszę się, że mogę z Państwem spędzić teraz czas, ale muszę tutaj nie zgodzić się z moderatorem. Ja myślę, że targi mają przyszłość, targi książki. Natomiast myślę, że takie targi są przede wszystkim miejscem, gdzie spotkają się czytelnicy oraz autorzy, gdzie spotkają się wydawcy, gdzie się nawzajem inspirują, gdzie spotkają się tłumacze. Wszyscy ci, którzy pracują i są w jakiś sposób związani z książką. Dzięki temu mają możliwość wymieniania się pomysłami.
tym samym można powiedzieć, że to nie zniknie. Czy to w przestrzeni wirtualnej, czy też fizycznie, czy to jest jakaś konferencja, czy też nie. Ja myślę, że targi książki mogą przybierać bardzo wiele różnych wymiarów. Zawsze zadaniem takich targów był biznes, ale był także kontakt, była wymiana doświadczeń. A z drugiej strony mamy także tę funkcję kulturalną, ponieważ zawsze jest to święto książki i to jest niezwykle ważne, bo taki festiwal może się odbywać w świecie wirtualnym albo realnym. Odgrywają także funkcję polityczną i społeczną. Taka jest także rola książki i targów książki, bo książki pokazują, co dzieje się w świecie, co dzieje się w społeczeństwie. I to jest także niezwykle ważne, żeby to pokazać. Także te trzy funkcje targów książki trzeba o nich pamiętać. I to może się odbywać w świecie zarówno fizycznym, rzeczywistym, jak i wirtualnym. Takie fizyczne spotkanie. Natomiast jest nie do zastąpienia, to trzeba przyznać. W tym roku stanęło przed nami wyjątkowe wyzwanie, czyli pandemia. Doprowadziło to do takiej sytuacji, w której przez bardzo długi czas nie wiedzieliśmy, w jakiej formie te targi będziemy mogli zorganizować. Planowaliśmy zatem równolegle zarówno spotkania w halach na żywo, na terenie targów, jak i targi wirtualne. Wcześniej nikt jeszcze w takiej skali tego nie robił, dlatego też był to ogromny eksperyment. Eksperyment, który staraliśmy się uwzględnić właśnie te trzy wymiary, czyli kulturowy, polityczny, ale także biznesowy. Umożliwić spotkania B2B i B2C. To musieliśmy wszystko jakoś oddać w tej sferze wirtualnej. Tak planowaliśmy do września, kiedy to pod koniec okazało się, że będziemy mogli zorganizować targi jedynie online. W ostatnich latach spotykaliśmy się fizycznie i zdecydowaliśmy się, że stworzymy taką scenę razem z Arte, z innymi także telewizjami, w której będziemy organizować pewne rzeczy i będzie powołana platforma, gdzie będziemy się spotykać. YouTube, inne media społecznościowe były zaangażowane w to, ale spotkaliśmy się także poprzez różnego innego rodzaju kanały, 70 różnego rodzaju wydarzeń. Spotykaliśmy się w sferze fizycznej, jak i wirtualnej. Będę jeszcze mówił o tym później. Tak jak wspomniałem, był to ogromny eksperyment. Oczywiście, przede wszystkim chcę podkreślić, że takich spotkań na żywo nie zastąpi żadna konferencja online. A teraz chcę pokazać Państwu film. Also natürlich auf den ersten Blick ist es surreal, in einer Festhalle zu stehen, wo eigentlich niemand ist. Ich bin so dankbar, dass sie überhaupt, und wenn es in dieser reduzierten Form ist, stattfindet. Die Frankfurter Buchmesse 2020 ist eine Sonderausgabe. Wir mussten alles auf den Kopf stellen, alles neu denken, immer wieder umplanen, flexibel sein. Die Buchmesse in Frankfurt ist hiermit eröffnet. Wir sitzen mit Abstand auf der großen ARD-Bühne, wir können die Gespräche führen. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Plus, dass wir trotzdem sagen, wir setzen das Signal und okay, in diesem Jahr ist es eben digital. Finde ich natürlich andererseits bequem, zu Hause sitzen zu können und mir die Gespräche mal in voller Länge und auch on demand, also nicht zeitlich gebunden, anzugucken. Ich finde es gut, dass sie digital stattfindet. Und so wie ich das mitbekommen habe, wird es geguckt, es wird angenommen, konsumiert, wunderbar. Dadurch kann man natürlich viel mehr Menschen erreichen. Wer weiß, für was das alles gut war. Also das finde ich ganz schön, dass es diese Mischung gibt zwischen Stadt und Messe und dass es nicht irgendwie so in einem abgeriegelten Raum stattfindet, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, wirklich rauszugehen und Menschen auf Distanz kennenzulernen. Die
Locations sind wirklich sehr, sehr schöne Locations gewesen. Erik Meyer im Senckenberg-Museum, also sprich ein Forscherbuch, wirklich auch in einem naturwissenschaftlichen Umfeld. Mir hat besonders gefallen, dass es überhaupt stattgefunden hat, weil es ist ja nicht so selbstverständlich, dass Lesungen zum Beispiel stattfinden, und das war schön. Es ist für mich schön, überhaupt lesen zu können. Jetzt, wo es nicht geht, merke ich tatsächlich erst, wie viel mir daran liegt und wie sehr es mich auch aufbaut, einfach zu lesen. Natürlich ist dieses Jahr alles anders, aber es muss ja nicht heißen, dass anders gleich schlechter bedeutet. Vielleicht können wir auch Dinge mitnehmen, die dieses Jahr eben besonders gelaufen sind, wie eben, dass die Messe auch zu einem nach Hause kommt, finde ich einen wunderschönen Moment. I think what everybody's trying to do is just keep the flag flying and keep things going. And hopefully in better times, you know, we'll see the real Frankfurt Book Fair back. Obejrzeliśmy film, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że teraz już ja mogę powiedzieć dalej. Bardzo się cieszę również, że mamy już pierwszy spór z Jürgenem Ebosem. Myślę, że to będzie spór, który coś dobrego oczywiście przyniesie. Dostałem również krytyczne informacje na czacie od Rafała Skąpskiego, prezesa spółki, która organizuje warszawskie targi książki, że nie zgadza się, że targi książki to przeszłość. Bardzo to dobrze zapowiada, że dzisiaj nie będziemy mieli jednego zdania w czasie tego spotkania i przez to będzie ciekawsze. Ja myślę, że ja opuściłem tutaj taki punkt programu, który mieliśmy Państwu przedstawić, mianowicie w jaki sposób mogą Państwo korzystać z tego, co daje tego typu spotkanie. Bardzo bym prosił tutaj o pokazanie tych plansz, któreśmy mieli przedstawić Państwu. O właśnie, czyli można tutaj wysyłać do nas swoje pytania, uwagi, krytykę na czacie, jak to się ładnie dzisiaj mówi, prosimy bardzo. Również można to wysyłać w tej wersji Q&A i to jest również do Państwa dyspozycji. Dalej, jeżeli mogę poprosić teraz, w takim razie chciałem poprosić Jürgena jeszcze raz tutaj o podsumowanie tego, co było we Frankfurcie, bo to było bardzo odważne w tym roku, to co zrobili organizatorzy tych targów, ale dla nas, myślę, wszystkich, wbrew temu, co możecie Państwo nie podejrzewać, opierając się o moje poprzednie wystąpienie, ja jestem bardzo za tym, żeby targi istniały. Jürgen, proszę. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt ein bisschen Einblick. Dziękuję bardzo. Mogli Państwo zobaczyć, jak wyglądały targi w tym roku, jak wyglądała ta inscenizacja, ale to nie były tak naprawdę targi książki, bo tam przecież powinni być wystawcy, powinny być stoiska. Mamy w Frankfurcie ekspertów, którzy zazwyczaj przyjeżdżają z ponad 100 krajów, a teraz spotkaliśmy się w przestrzeni wirtualnej. Jak widzimy to także dzisiaj, to takie spotkania umożliwiają skoncentrowanie się na jakimś wąskim obszarze. Natomiast czego brakuje, to tego znaczenia przypadku, tej wymiany o charakterze kreatywnym, takich także przypadkowych spotkań. I tego nie udało się osiągnąć w wymiarze wirtualnym. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy wsparcie od rządu federalnego. Dostaliśmy 2 miliony euro z Ministerstwa Kultury. Właśnie zainwestowaliśmy go w przygotowanie tego programu wirtualnego. Otrzymaliśmy także jeszcze wsparcie z innych źródeł, od partnerów medialnych, niemieckiej telewizji.
To pokazuje, że branża książki żyje ze współpracy i to jest współpraca na szczeblu krajowym, ale także międzynarodowym, bo do tego programu wirtualnego zaprosiliśmy także bardzo wiele krajów. Zapraszaliśmy do tego, żeby uczestniczyć w tym naszym programie. U nas dobrze zadziałał ten wymiar fachowych, eksperckich konferencji. Udało nam się dotrzeć do bardzo wielu ludzi z naszym programem. To także jest jedna z korzyści takich spotkań wirtualnych, bo udało nam się dotrzeć do dużej liczby osób. Mese.de, filmiki na YouTubie, tam można było zapoznać się z naszym programem. Ale tutaj muszę się zgodzić także z naszym moderatorem. Niestety te targi książki po prostu się zmieniają. To już nie jest to samo. Czyli takie fizyczne spotkania i wymiar wirtualny, to jest chyba coś, co się z tego wyjawia. I te konferencje eksperckie się sprawdziły, formaty, w których w małych grupach się wymienialiśmy spostrzeżeniami, moderowane, to także zadziałało. Natomiast zebranie grupy osób o podobnych zainteresowaniach, umożliwienie spotkań sprzedawcą i kupującym, takie spotkanie, to nie do końca udało nam się tak zainscenizować. Otrzymaliśmy bardzo dużo wsparcia, tak jak wspomniałem, ale z drugiej strony jesteśmy przecież także spółką funkcjonującą na rynku, czyli zazwyczaj żyjemy z tego, że ktoś przyjeżdża, ludzie przyjeżdżają do Frankfurtu, kupują bilety, stoiska, a tego w ogóle nie było. Dlatego też w tym roku zainwestowaliśmy bardzo dużo środków w to, żeby po prostu móc dalej funkcjonować. Musieliśmy dokonać bardzo wielu oszczędności i nie wiemy także, jak będzie to wyglądało w przyszłym roku. Czego się natomiast nauczyliśmy? Tak, i książki, ale chyba także można to odnieść do innych obszarów gospodarki. Nauczyliśmy się, że musimy być bardzo elastyczni. Musimy sięgać odważnie po nowe pomysły i okazało się, że cały nasz zespół pracował ze zdwojoną siłą. To było niezwykle wyczerpujące. W ogóle praca w świecie wirtualnym jest bardzo trudna. I jeszcze tak króciutko może podsumuję. W takim razie, tak, wspaniale, że udało nam się zorganizować te książki. Wspaniale, że czytelnicy i autorzy byli widoczni w świecie wirtualnym. Natomiast strasznym jest, że nie mogliśmy się spotkać i mam nadzieję, że w kolejnym roku spotkamy się we Frankfurcie, w Warszawie, wszędzie na świecie już na żywo. Pierwsze targi książki są zaplanowane maj, czerwiec, to jest Lipsk, Londyn, potem Bolonia, potem Warszawa. Wymieniamy się informacjami także z innymi targami książki. To już dobrze nam wychodzi, także musimy próbować ciężko pracować, wsłuchiwać się w swoje głosy, ale także w głosy naszych słuchaczy, naszych czytelników. Natomiast to pozostaje ogromnym wyzwaniem. Mam nadzieję, że z kolegami, koleżankami, przyjaciółmi, czytelnikami spotkam się na żywo w przyszłym roku. Dziękuję, dziękuję bardzo w takim razie. Ja bym tylko jeszcze prosił, żebyś dopowiedział, że przyszłoroczne targi planowane są w tym terminie, który był znacznie wcześniej przewidziany, bo październik, tradycyjny czas targu we Frankfurcie, no to jest dobry czas, kiedy mamy nadzieję, że już jakaś, że sytuacja będzie opanowana. Tak, jeśli wtedy już sytuacja będzie pod kontrolą, to rzeczywiście odbędą się te targi we Frankfurcie. Natomiast nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Nie wiemy, jak będą wyglądały w kolejnych miesiącach ograniczenia, na przykład w podróżowaniu. Nie wiemy, czy branża książkowa będzie wystarczająco witalna, czy ludzie będą mieli pieniądze, czy będą pieniądze w tej branży. Dlatego też liczymy się z tym, że to będą targi książki na mniejszą skalę, ale cały czas chcemy, żeby były to międzynarodowe targi książki, gdzie ludzie, ponieważ ludzie chcą się spotykać właśnie w taki sposób. Teraz wypróbowaliśmy już kanały różne wirtualne, które prawdopodobnie cały czas będą organizowane w ten sposób, na przykład fachowe konferencje.
Cały czas będziemy starali się także wykorzystywać w dużej mierze te kanały mediów społecznościowych. Będziemy pracować nad dostosowaniem także naszej platformy, żeby była jeszcze bardziej profesjonalna, tak aby osoby, które może nie mogą przyjechać do Frankfurtu, mogły z niej także korzystać. Czyli czeka nas rok ciężkiej pracy, pełen nadziei. I muszę powiedzieć, że tak, te targi książki odbędą się we Frankfurcie, natomiast jak dokładnie będzie widziało, nie wiemy jeszcze. Gość specjalny, Kanada, jest przewidziana na przyszły rok, natomiast cały czas będziemy potrzebowali także jeszcze tych kanałów online. I mam nadzieję, że te targi wyjdą wzmocnione. Jednocześnie zarówno w internecie, jak i w realu. Mam nadzieję, że tak naprawdę te targi będą się odbywały przez cały rok w postaci różnych wydarzeń. No, powiało trochę optymizmem, bardzo się z tego cieszę. Teraz zapraszam Sonię Dragę. Jak Państwo wiedzą, to spotkania mają hasło Miasta Książki Warszawa Frankfurt. Ale Sonia jest w tej chwili w Katowicach, co jeszcze świadczy bardziej, że działamy znacznie szerzej. Sonia Draga pewnie znana Państwu dobrze jako wydawca, właściciel wydawnictwa Sonia Draga. Od września stoi na czele Polskiej Izby Książki jako pani prezes. Bardzo ci gratuluję jeszcze raz, Soniu, ale wiem, że to jest bardzo duża odpowiedzialność, którą wzięłaś na siebie. Ale tutaj bym cię poprosił, żebyś wystąpiła jako przedstawiciel organizatorów targów, bo przecież do właśnie września jeszcze byłaś jednym z organizatorów targów, warszawskich targów książki, tych, o których za chwilę będziemy mówić przecież, ale też twoich katowickich targów książki. Masz tutaj spore doświadczenie. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję Piotrze za te miłe słowa wprowadzenia. I jeszcze tylko uściślę, że ja nie tyle byłam do września współorganizatorem imprez, o których wspominałeś, tylko dalej jestem. Tylko do września rzeczywiście byłam w zarządzie spółki Targi Książki. Chwilowo ustąpiłam na rzecz wielu obowiązków, które się wiążą z objęciem stanowiska prezeski Polskiej Izby Książki. Natomiast Targi Książki jak najbardziej dalej reprezentuję. Nie wiem, czy ja mogę prosić najpierw może o film w roli wprowadzenia do naszego tematu, bo ten film odda może duch i atmosferę imprezy, która przede wszystkim była organizowana przez naszą spółkę, mianowicie Warszawskie Targi Książki, które już od 10 lat odbywały się pod naszym szyldem, a od 5 lat, czy 6, w zasadzie od roku 2015 roku na terenie Stadionu Narodowego. Także poprosiłabym teraz o film, jeśli można.
Dziękuję bardzo. I Soniu, to był bardzo dobry film, bo tam również ty się pojawiłaś w jednej ze scen, więc mnie się bardzo podobał. Rozumiem, że ty jesteś w dalszym ciągu współudziałowcem spółki targowej jednak. Tak, jak najbardziej. A pojawiłam się tam na zdjęciu, bo pojawiłam się na scenie, bo od już kilku lat otwieraliśmy targi zawsze w składzie Rafał Skąpski, Jacek Oryl i ja. I to była niewątpliwa przyjemność obcowania z wielkimi, znamienitymi gośćmi, czy to z kraju, czy to z zagranicy. I specjalnie chciałam, żebyśmy może zaczęli moje wystąpienie od obejrzenia filmiku, dlatego że ten film pokazuje, czym są targi w takim wymiarze imprez, które do tej pory odbywały się w Warszawie. To są kontakty tysięcy ludzi, te interakcje międzyludzkie, spotkania z ludźmi, te relacje społeczne i te nowe kontakty, o których Jurgen właśnie wspomniał, które się zawiązują zawsze podczas tego typu imprez, są niezwykle cenne i istotne w naszej branży. I to jest rzecz, która jest nie do zastąpienia, to trzeba podkreślić. Ale jeszcze kończąc informacje o targach warszawskich, ja pozwolę sobie przedstawić szybciutko prezentację, którą mamy jeszcze na temat targów. O, już ruszam, bo to też jest istotne, żeby pokazać pewne cyfry. Otóż gdy robiliśmy takie podsumowanie imprez na Stadionie Narodowym, to należy podkreślić, że z roku na rok te liczby przyrastały i tak w zeszłym roku mieliśmy ponad 800 wystawców w 27 państw, ponad 1000 twórców z kraju i zagranicy, ponad 1500 pozycji programowych. I to trzeba podkreślać, te liczby, dlatego że takie ilości spotkań i takie ilości gości to jest nie do przeprowadzenia, to jest kwestia nie do przeprowadzenia w trybie online-owym. Tu mamy taki wykresik, który pokazuje, w jaki sposób liczba wystawców nam przyrastała z roku na rok. Tu z kolei liczba państw. To oczywiście czasami się różniło tylko o tyle, że niektóre państwa występowały na jakichś zbiorczych zestawieniach, czasami oddzielnie, ale mniej więcej około 30 państw już od kilku lat regularnie u nas się wystawiało. Liczba autorów, twórców prezentujących swoje dzieła na naszych targach z roku na rok przyrastała i tu w zasadzie tylko ograniczenia w postaci ilości scen i tych technicznych możliwości przeprowadzenia spotkań tylko sprawiały, że tych gości do tej pory nie mieliśmy więcej, ale widać, że zainteresowanie jest bardzo duże. Media, które relacjonowały nasze wydarzenia, to też jest rzecz o tyle względna, że niektóre media albo były likwidowane w ostatnich latach, albo też ulegały koncentracji, ale tak czy tak, proszę zobaczyć, to jest liczba około 800-900 różnych mediów, więc to są też ilości takie, które są nie do przecenienia, gdybyśmy mówili w innej formie ekspozycji. I tu uważam najważniejszy punkt, tak jak edycje targów online'owych docierają do dorosłych i można to traktować jako element zastępczy, to jednak dzieci przede wszystkim korzystają właśnie z wizyt na targach. Wiem, przecież od lat współpracowaliśmy i będziemy dalej współpracować ze szkołami, przedszkolami, które przeprowadzają całe grupy dzieci do wydarzeń, które odbywają się podczas naszych imprez. I to są też sytuacje nie do przecenienia, bo jednak takie aktywności, różne zabawy wokół książki dla dzieci, to jest niezbędna rzecz w rozwoju edukacyjnym młodego człowieka. Ilość jeszcze zwiedzających, też widzimy, że z roku na rok ta ilość regularnie przyrastała.
I trzeba też podkreślić, że podczas targów w Warszawie odbywało się wiele imprez towarzyszących. Od lat staramy się pozyskać jakiegoś gościa honorowego. W zeszłym roku była to Rumunia. W tym roku miały być Czechy. Miejmy nadzieję, że uda się to doprowadzić do realizacji w przyszłym roku. Strona czeska do tej pory podtrzymywała chęć bycia gościem honorowym na następnej edycji. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Świat Fantastyki, Dzień Reportażu. Tu mieliśmy ścisłą współpracę z organizatorem nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Wiele innych wydarzeń dla dzieci, dla dorosłych, Strefa Popularno-Naukowa, Targi Akademia, czyli przechodzimy z strefy bardziej akademickie. I coś, co wprowadziliśmy w ostatnich latach dla młodzieży, mając na uwadze to, żeby przez troszeczkę innego typu wydarzenia, ale będące atrakcyjne dla młodzieży, uzmysłować młodym ludziom, jak ważna jest lektura książek i poznawanie tej części kultury właśnie poprzez imprezy targowe. Mianowicie dołożyliśmy do naszych imprez targowych takie wydarzenie, które nazwaliśmy jako Midpoint. I tu tylko podsumowanie też ostatniej edycji Midpoint, gdzie staraliśmy się docierać przez influencerów, blogerów, pisarzy fantastycznych właśnie do tej branży i przez strefę gier, czyli strefa gamingowa, czyli coś, co może jest trochę obce dla typowych miłośników książek, ale trzeba pamiętać, że chcemy, by młodzi ludzie coraz więcej jednak czytali i byśmy nie traktowali tych światów jako oddzielnie, tylko można je łączyć właśnie poprzez tego typu wydarzenia. Jeśli chodzi o przyszły rok, to jak najbardziej podtrzymujemy chęć przeprowadzenia imprezy w tej tradycyjnej roli. I powiem tak, jeśli analizując i porównując imprezę frankfurską do warszawskiej, to rzeczywiście frankfurskie mają o tyle może trudniejsze zadanie, bo jednak nacisk imprezy w Niemczech jest na wymiar bardziej międzynarodowy, czyli aspekt podróży i ewentualnie obowiązku kwarantan, które mogłyby w dalszym ciągu obowiązywać w przyszłym roku, jest rzeczywiście kluczowy tutaj przy analizowaniu tych aspektów, czy spotkania w formie realnej, czy też hybrydowe. Natomiast impreza warszawska ma, oprócz tego, że oczywiście chcemy gości zagranicznych, to jednak ma nacisk bardziej na obsługę rynku polskiego i jest głównie dla czytelnika polskiego i też jest głównie zamierzona dla realizacji kontaktów pomiędzy firmami polskimi, więc ten wariant pesymistyczny, który mógłby dotyczyć imprezy warszawskiej, a przypomnę tylko, bo chyba jeszcze to nie padło, że planujemy naszą imprezę zrealizować w tej przyszłorocznej edycji w czerwcu, połowie czerwca, to ten aspekt negatywny mógłby być jedynie taki, że może mielibyśmy mniej gości zagranicznych, natomiast ten wymiar dla czytelnika polskiego i dla wydawców, czy też detalistów i bibliotekarzy polskich, myślę, że byłby ten sam. A chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że w tym roku odbyła się jednak jedna duża impreza międzynarodowa i ta impreza pokazała, że w tych ograniczonych warunkach przy reżimie sanitarnym tego typu imprezy mogą się jednak odbyć. Mam to na myśli imprezę w Szardży, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Te targi odbyły się w listopadzie. Oczywiście one miały taki troszeczkę jednak smutny wymiar, bo było znacznie mniej zwiedzających i te stoiska w dużej mierze stały puste. No ale odbyła się i to pokazuje, że jeszcze nie wszystko stracone dla naszej branży targowej. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że też trzeba by jeszcze powiedzieć, bo to są pytania, które już słyszymy od dłuższego czasu. Gdzie te targi w przyszłym roku warszawskie mogą się odbyć? No, ponieważ, tak jak wspominałam wcześniej, te zeszłoroczne realizacje odbywały się na Stadionie Narodowym, a w tym roku wiemy, że Stadion Narodowy
został przekształcony w tymczasowy szpital i prawdopodobnie taki stan rzeczy będzie się jeszcze długo utrzymywać, więc już prowadzimy rozmowy z innymi obiektami. Głównie przymierzamy się do powrotu, przynajmniej na czasowego, do Pałacu Kultury i Nauki. To już jest oficjalnie? Oficjalnie prowadzimy rozmowy i jesteśmy dalece zaawansowani, ale myślę, że kropkę nad i postawimy w ciągu najbliższych tygodni i wtedy będziemy mogli oficjalny news przekazać zainteresowanym. No ale jeszcze prowadzimy rozmowy. Wróci nostalgia. Oj, wróci. Zresztą nostalgia już wraca, jak oglądaliśmy film, prawda, bo już te wydarzenia, które oglądali się na materiale filmowym, nagle okazują się być wręcz nierealne w obecnej rzeczywistości, ale ja myślę, że wszyscy będziemy tak spragnieni tych właśnie właściwych relacji, że pomimo pewnych obaw i ograniczeń, to jednak będziemy chcieli się spotykać w przyszłym roku, pewnie spełniając jakieś wymogi sanitarne, ale będziemy chcieli na żywo jednak wszyscy zaistnieć. Dziękuję Ci bardzo. Czeka na swoją kolej jeszcze trzeci nasz uczestnik naszego dzisiejszego spotkania. Ten uczestnik, który myślę, że najwięcej optymizmu powinien wlać w tą naszą dyskusję i naszą rozmowę. Pan Mikołaj Marszyński. Bardzo proszę, Mikołaj. Dobry wieczór. Szef firmy Legimi. Tak, dobry wieczór. Guten Abend für unsere deutschsprachigen Teilnehmer. Witam także naszych gości. Jeszcze dodam, przepraszam, że ci przerywam, że jesteś od września, podobnie jak Sonia jest prezesem, ty jesteś od września członkiem Rady Polskiej Izby Książki. Bardzo mi miło, tak, reprezentować tutaj w jakiś sposób Radę Polskiej Izby Książki, natomiast dzisiaj będę się wypowiadał pod egidą Booktargu, czyli wirtualnych targów książki, które zorganizowaliśmy jako Legimi, czyli największa biblioteka internetowa w Polsce online. Zorganizowaliśmy wspólnie z Lubimy Czytać, czyli największym serwisem społecznościowym o książce oraz największą platformą e-commerce w Polsce, Allegro. Przygotowałem kilka slajdów, tak żeby wprowadzić Państwa w ideę Booktargu i na tym polu wyłuszczyć, czym się różni impreza online'owa w mojej ocenie od tej fizycznej. Sekundka na udostępnienie ekranu. Widzimy? Zatem przede wszystkim impreza, o której chcę opowiedzieć, była odpowiedzią na pandemię, na sytuację, która wszystkich zaskoczyła. Przypominam sobie, że zamysł tego projektu pojawił się w naszych głowach organizatorów na kanwie odwołanych targów londyńskich. Ja miałem okazję być w Londynie w dniach, kiedy miał się odbyć targi. Okazało się, że po prostu uczestnicy przyjechali w znacznej liczbie, ale organizatorzy już byli zobligowani odwołać imprezę ze względu na reżim sanitarny. Tymczasem uczestnicy poprzez hashtag na Twitterze odnajdywali się i próbowali i tak nawiązać ze sobą relacje, czy to w kawiarniach, czy w jakichś małych grupach, w przestrzeniach coworkingowych. I to uzmysłowiło mi, jak ważne jest jednak, żeby taka impreza się odbyła, niezależnie w jakiej formule. Na tym slajdzie prezentuję też bardzo ważną informację. Myśmy tą imprezę powołali do życia w 30 dni. I odnosząc się też do, z rozrzewnieniem też oglądałem film, odnosząc się do osiągnięć frankfurckich targów książki oraz oczywiście wcześniejszych edycji warszawskich, w których miałem okazję uczestniczyć, odkąd Legimi istnieje, zaznaczę wyraźnie, że dla nas też idea tej imprezy wirtualnych targów książki była nierozerwalnie związana z faktycznymi targami, jakie w tych dniach miały się odbywać. Dlatego zaprosiliśmy jako patrona pierwszej edycji warszawskiej Targi Książki. W przypadku drugiej edycji jesiennej Booktargu zaprosiliśmy oczywiście krakowskie, z tym, że one w jakiś sposób też zrezygnowały z organizacji tej imprezy swojej i niemniej szukaliśmy
właśnie powiązania, tej części online'owej z fizyczną. Pierwsza edycja powstała w bardzo krótkim czasie, w ciągu 30 dni. Był to tygiel, że tak powiem, ul, w którym pracowaliśmy, 9 osób stale zaangażowanych w projekt, natomiast ponad 30 na pokładzie. Osiągnęliśmy takie efekty, 36 spotkań autorskich, bo jak można sobie wyobrazić, taka impreza online najbardziej sprzyja powiązaniu rzeszy czytelników siedzących przed komputerami z właśnie autorami, dla których była to jedna z nielicznych form promowania swojej aktywności, swojej twórczości do żywego człowieka, ale też oceniliśmy, że taka formuła doskonale sprzyja wymianie wiedzy, dlatego pojawiła się część konferencyjna, bardzo udana, powtórzyliśmy ją w drugiej edycji również. W imprezie wzięło udział 80 wydawców. Łącznie przez ten czas uczestników BookTarg odnotował 500 000, co oceniamy jako wynik bardzo dobry. Natomiast ważne, żeby powiedzieć, że tak jak w przypadku przestrzeni targowych zlokalizowane są w centrum, czy to miasta, wiemy jak doskonale zlokalizowane są frankfurckie targi książki, czy Stadion Narodowy. W tym przypadku takim katalizatorem, takim miejscem spotkań stały się przestrzenie uczęszczane przez wielu czytelników. Mam tu na myśli przestrzenie facebookowe, przestrzenie internetowe, fanpage portalu Allegro, fanpage portalu Lubimy Czytać czy Nasz. To są miejsca, gdzie czytelnicy w naturalny sposób funkcjonują. Do tego dołączyły się wydawnictwa, udostępniając swoje fanpage'e, łącznie właśnie umożliwiając takim w najlepszych rozmowach uczestnictwo blisko 100 tysięcy widzów. Katarzyna Bonda i Bogdan Lach w tej rozmowie odnotowali największą oglądalność. Warto też zauważyć, że jest to doskonała okazja do promocji czytelnictwa. 2,6 miliona osób w jakiś sposób miało styczność z pierwszą edycją BookTargu, jak wspominam, przygotowaną w bardzo krótkim czasie. Również sprzedaż zagwarantowana tutaj przez platformę Allegro osiągnęła zadowalający wynik, myślę, dla wydawców w tym okresie odciętych od możliwości zarobkowania w offline tak zwanym. Więc i tutaj te 160 tysięcy, ponad tysięcy sprzedanych egzemplarzy robi wrażenie. Tą liczbę pobiliśmy w przeliczeniu na liczbę dni targowych w drugiej edycji, o czym za chwileczkę. Dominowała książka dziecięca, jak widać, wśród popularnych i wybieranych tytułów, chętnie wybieranych tytułów. Oprócz tej części konsumenckiej pojawiła się także akcja literacka, czyli realne wsparcie dla branży, konkretnie dla autorów poprzez Fundację Wisławy Szymborskiej, którą wsparliśmy kwotą 50 tysięcy złotych oraz akcja literacka pozwalająca zbierać środki poprzez licytację dla Unii Literackiej, bo jak wiemy w tym okresie wielu twórców pozostało bez źródeł dochodu czy możliwości pobierania honorariów ze spotkań autorskich. Druga edycja BookTargu, podobnie pod patronatem Polskiej Izby Książki, pod patronatem medialnym Onetu RMF-u, została rozszerzona o następnych 8, oprócz tej ścieżki branżowej, ścieżek tematycznych. Podzieliliśmy właśnie nasze spotkania na sekcję dziecięcą, epicką, fantastyczną, filmową, językową, bo tutaj też ukłon wobec tłumaczy. Państwa praca jest często niedoceniana, jest bardzo ciekawa i wiele wnosi do twórczości, do tego, jak my ją możemy odbierać. BookTarg kryminalny, publicystyczny i romantyczny. Odbyło się ponad 60 spotkań autorskich. Podwoiliśmy, przeszło 1,2 miliona uczestników, czyli realnych widzów tych spotkań. Powieliliśmy więc liczbę uczestników. W przeliczeniu na jeden dzień ponad 70% wzrost liczby sprzedanych egzemplarzy książek, więc też widać, że i sezon jesienny sprzyja zaopatrywaniu swoich biblioteczek być może już na okres świąteczny. No i na koniec wsparcie dla kultury na rzecz Fundacji Powszechnego Czytania, bo
ważne, żeby powiedzieć o tym, że targi wirtualne to nie substytut, w mojej ocenie, substytut targów tradycyjnych, ale przede wszystkim festiwal. Okazja do tego, żeby promować czytelnictwo. Myślę, że drugiej takiej okazji jak lockdown, jeżeli możemy w takich słowach o tym bardzo przykrym też czasie mówić, drugiej takiej okazji do promowania czytelnictwa po prostu nie dostaniemy, więc należało się tutaj wykazać jak największą kreatywnością, żeby o książce mówić, do książki zachęcać. My też prowadziliśmy akcję promowania książki poprzez dostęp do biblioteki online, poprzez darmowe dostępy do wybranych tytułów, tak żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej, po prostu spróbować zagospodarować ten czas, może nabrać nowych nawyków. Ważne też było wsparcie dla branży. Nasza działalność nie miała typowo komercyjnego charakteru. Oprócz tych akcentów charytatywnych stricte, cała nasza idea sprzyjała temu, żeby wydawcy w okresie, kiedy trudno było o utrzymanie przychodu z tradycyjnych kanałów, żeby też mogli jak najsilniej znaleźć swoje miejsce czy skorzystać z możliwości, jakie dają największa platforma handlowa e-commerce w Polsce. Oprócz tego część branżowa miała sprzyjać temu, żeby nie przekonanych czy nieobecnych jeszcze w internecie wydawców czy księgarzy pewną wiedzą zasilić i do tego kroku zachęcić. Krótko mówiąc, chodziło o wypełnienie luki po tych odwołanych imprezach targowych, a nie o ich zastąpienie. Tym samym uważam, że one w pewnym sensie odpowiadają na to zjawisko, jakim było przeniesienie większości obszarów życia społecznego do sieci i pewnie będą mogły towarzyszyć w przyszłości w ten sposób tym imprezom offline'owym, jako że pozwalają zaprosić czy to zagranicznych pisarzy, czy dotrzeć do czytelników, którzy by do czy to Frankfurtu, czy Warszawy zwyczajnie nie dojechali, ale jednak uważam, że nie są to imprezy, które mogą realnie zastąpić czy wyprzeć z rynku targi o uznanej renomie. Na koniec mamy dla Państwa przygotowany krótki film, więc zachęcam teraz do jego obejrzenia, aby zobaczyć, jak po prostu przebiegały takie targi. Good evening, everybody. Thanks for being here. Book one has to start a storyline that ends in book two. So you can see why the second book is most difficult, because it has to carry four independent storylines. Chodzi o to, żeby uchwycić nieuchwytne. J'ai souvent été déçu d'ailleurs quand je rencontrais like an Uber or Lyft, I don't know what you call them there, a ride share into New York City when I was writing The End of the Stranger. And I wrote really well in the back seat. So for the next 3 weeks, I took an Uber everywhere I went and finished writing The Stranger in the back of an Uber. Moje książki, myślę, że jednak zdecydowana przewaga to są kobiety, bo widzę strukturę fanów na fanpage'u. Seeing you all. Bye bye everybody. Thank you for coming. Keep reading. Dziękuję bardzo. Myślę, że Mikołaj przedstawił tutaj bardzo jasną wizję nowego projektu, bo tak trzeba powiedzieć. Jak patrzymy na liczbę odwiedzających, jest to imponujące. Liczbę książek sprzedanych też myślę, że to jest ogromna liczba. Zresztą mamy wszystkie wskaźniki, które teraz docierają do nas z rynku, które mówią o coraz większej sprzedaży książki przez internet. Myślę, że ci Państwo, którzy nas teraz oglądają, w większości też są klientami właśnie e-commerce'u, czyli kupowania książek przez internet. Ale dostałem pytanie od Bartka Dreli, bardzo go pozdrawiam. Dzień dobry. Czy targi przyszłości będą korzystały z aktualnych doświadczeń targów internetowych? Czy obie te formy połączą się w jedno wydarzenie? Jaka może być przyszłość? Dziękuję za to pytanie.
Myślę, że pierwszego byśmy poprosili Jürgena Bossa o jego ocenę, jak to może być, chociaż w zasadzie w tym, co powiedział na samym początku, dużo jest już odpowiedzi. Ja, das würde ich sehr gerne. Bardzo chętnie odniosę się do tego pytania. Myślę, że wirtualne spotkania potrzebują i czegoś, co najpierw będzie taką inspiracją, a takim inspiracją, punktem wyjścia jednak zawsze, taką okazją jest właśnie spotkanie w rzeczywistości. A oczywiście powodzeniem w internecie spotykają się przede wszystkim spotkania z bardzo znanymi autorami, takie wirtualne, natomiast same spotkania wirtualne, one się nie sprawdzą na dłuższą metę, a to dlatego, że brakuje po prostu, ta konkurencja jest zbyt duża w internecie. Odbywa się bardzo dużo wydarzeń w internecie, ale także mamy duże inne formy rozrywki dostępne w internecie, czyli streaming, Netflix, e-booki, różnego innego rodzaju audycje, czyli ta konkurencja jest znacznie większa. Ja myślę, że to znaczenie spotkania jest nie do przecenienia i to, że autorzy mogą, można się z nimi rzeczywiście spotkać, można wejść w dyskusję. Kiedy Niemcy były gościem honorowym w Niemczech, Herta Müller była zaproszona i doszło do bardzo politycznej dyskusji podczas spotkania z nią. I na początek zabrała głos, potem rozwinęła się dyskusja i cały czas miałem takie wrażenie, iż takie dyskusje polemiczne raczej nie odbywają się w internecie. Czyli takie wydarzenia jedynie w internecie nie sprawdzają się. No, może jedynie tylko w przypadku bardzo znanych postaci. My jako książki, targi książki, tak jak już powiedziałem, musimy znaleźć jakąś drogę środka, czyli być obecnymi w internecie, ale także umożliwić spotkania fizyczne. To jest bardzo ważne. W 80% tak naprawdę to jest właśnie ta obecność na miejscu. A tylko 20 to jest w internecie. To jest nasze przedłużenie. To jest nasze przedłużenie tymczasowe. Jeśli to będzie trwał dłużej, no to się nie sprawdzi. Bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać. Ja zawsze opowiadam się za tym, żeby łączyć obydwie formy. Natomiast przede wszystkim powinniśmy kłaść nacisk na te spotkania w realu. Bardzo dziękuję i myślę, że tutaj podjąłeś tą bardzo ważną sprawę tego bezpośredniego kontaktu i właśnie takich spotkań, które mogą, w trakcie których może być rzeczywista polemika, bo ludzie inaczej reagują oczywiście, jak są w jednej sali, w jednym pomieszczeniu, a inaczej, jeżeli są w tylu pomieszczeniach, a widzimy się tylko w tych portrecikach na ekranie. Ja marzę o tym, żeby się powtórzyła sytuacja, którą przeżyłem, która jest jedną z najważniejszych wydarzeń w moim życiu, mianowicie Targi Książki we Frankfurcie, 2000 rok. Peter Weithas, legendarny dyrektor tych targów, zapraszający Polskę właśnie jako gościa honorowego i otwarcie z dwojgiem noblistów, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska. To było przeżycie, które jest niepowtarzalne. Chciałem tylko podsumować, że mamy już nową noblistkę, której portret jest za mną i może jest czas na kolejną obecność Polski jak i gościa honorowego we Frankfurcie. Boję się, że mi dzisiaj na to nie odpowiesz, ale proszę, żeby o tym targi jako organizator myślały, bo my bardzo na to byśmy czekali. To samo pytanie, co zadałem Jürgenowi, teraz skierował do Soni właśnie na temat tej hybrydowej formy targów, które jak wstępnie powiedziałaś, powoli się trzymajmy tego, odbędą się w przyszłym roku w niezbyt nowoczesnych wnętrzach Pałacu Kultury. Nie są one rzeczywiście zbyt nowoczesne, ale branża rzeczywiście do tego może podejdzie z sentymentem i też musimy się z tym liczyć, że nasza branża poturbowana przez pandemię i przez sytuację ogólną niekorzystną na naszym rynku, pewnie też będzie miała ograniczone możliwości finansowe, by w imprezach targowych uczestniczyć, więc taka formuła przejściowa,
w Pałacu Kultury może nie będzie taka zła dla całej branży, no bo pamiętajmy, że Pałac Kultury daje możliwości jednak mniejszej ekspozycji wystawienniczej łącznej. Natomiast ja tak czy tak widzę tę przyszłoroczną edycję jako przede wszystkim spotkania na żywo, bo tak jak Jurgen powiedział, nic nie zastąpi tych żywych dyskusji, które odbywają się w sposób nie do końca kontrolowany właśnie. Te żywe dyskusje sprawiają, że nagle ktoś z sali może zadać pytanie nietypowe, takie, do których rozmówcy nie byli przygotowani, i to bardzo często ubarwia spotkanie w realu. A w momencie, kiedy takie spotkanie jest realizowane przez internet, to umówmy się, moderatorzy mogą troszeczkę modyfikować i załagadzać czasami właśnie kontrowersyjność dyskusji. Poza tym dyskusje, no choćby właśnie branżowe, które odbywają się w internecie podczas właśnie hybrydowych czy też stricte online'owych targów, też dają ograniczenia, bo w danym momencie może mówić tylko jedna osoba. Nie? A wiemy, że dyskusje, zwłaszcza podczas ważnych branżowych spotkań, były bardzo burzliwe i często bardzo szybko w rozmówcy wchodzili sobie w głos i takich ostrych wymian zdań nie da się przełożyć do internetu. Natomiast to, co wydaje mi się jest przyszłością dla imprez targowych, to właśnie to, że zwłaszcza te ciekawe spotkania można rejestrować i można je później emitować, zwłaszcza dla tych osób, które nie dały rady dojechać. No, jeśli ktoś mieszka w Rzeszowie i nie dysponuje taką ilością czasu z powodu swoich obowiązków zawodowych, by móc przyjechać do Warszawy i spędzić zwłaszcza jeszcze kilka dni na targach, to przynajmniej może w sposób online'owy w takim wydarzeniu uczestniczyć, więc myślę, że to będzie ta wartość dodana, którą poznajemy w tym roku i która nas wzmocni i uatrakcyjni te przyszłoroczne imprezy. Więc ja raczej jestem optymistyczna w tym wymiarze ogólnym wydarzeń, które nas czekają w przyszłości, ale chcę też podkreślić fakt, że na świecie, zwłaszcza w Europie, sporo wydarzeń już jest planowanych. Niestety nastąpi pewna kumulacja imprez odbywających się w tym okresie maj, czerwiec, może jeszcze początek lipca, i trzeba będzie pewnie dokonywać jakichś wyborów, na które imprezy można się udać, ale lepiej mieć ból głowy z takiego nadmiaru, niż gdybyśmy musieli dalej konsekwencje pandemii znosić i takich imprez nie móc realizować, a trzeba popatrzeć teraz na rynek amerykański, który podjął pewną decyzję odnoszącą się do rynku targowego, mianowicie najważniejsza impreza targowa dla branży, Book Expo America, niedawno podjęła decyzję o rezygnacji z realizowania takiej imprezy w przyszłym roku i tak naprawdę rynek amerykański stoi przed wielkim znakiem zapytania, jaka będzie tam przyszłość imprez targowych. Korzystam jeszcze, że Cię widzę na głównym planie. Jest pytanie od Pani Moniki do Pani Soni i również do Pana Jurgena. Jeśli pandemia będzie trwała jeszcze kolejny rok i targi w realu nie będą mogły się odbyć, czy Wasze firmy przeżyją? Pytanie wpierw do Soni. No, niewątpliwie kolejny rok nieodbywania się imprez w tym tradycyjnym wymiarze to będzie bardzo duży sprawdzian dla naszych firm. I myślę, że realizując kilka imprez w ciągu roku, tak jak to w tym roku się odbyło, bo pamiętajmy, że Spółka Targi Książki poprzez współpracę z Fundacją Historia i Kultura zrobiła 3 imprezy, 2 plenerowe, jedna to była w Gdyni latem, a druga we wrześniu w Warszawie w Ogrodzie Saskim. I to było już pewna namiastka imprez, których nam brakowało, ale już dawała zwłaszcza mniejszym wydawcom możliwość zaprezentowania swojej oferty i dla spółki też jakieś wpływy i możliwość
umożliwienie przetrwania, przynajmniej w tym krótszym wymiarze czasowym. A właśnie w ubiegły weekend zrealizowaliśmy imprezę w Katowicach w zamian za imprezę, która od też już kilku lat wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym regionie, czyli zrobiliśmy Śląskie Targi Książki w wersji online. I no, tego typu wydarzenia dają pewną, powiedziałabym, kroplówkę dla naszej spółki, więc przy takiej kroplówce może uda nam się przyszły rok przetrwać, oczywiście ograniczając koszty i próbując robić pewne imprezy no, przy tych reżimach, o których wspominałam i w takim hybrydowym może charakterze, ale myślę, że ten rok jeszcze dalibyśmy radę przetrwać, natomiast liczę oczywiście na to, że opanujemy w dużej mierze pandemię, że duża część społeczeństwa jednak będzie zaszczepiona i ten z kolei rok 2022 to już w ogóle będzie powrotem do normalności. No, a jeszcze chcę podkreślić, że spotkania na żywo z autorami dają tylko i wyłącznie w takim wymiarze możliwość fizycznej pamiątki po takim spotkaniu, jaką jest autograf autora w książce. I to jest rzecz, która jest bardzo cenna dla wielu czytelników i czasami to jest główny cel zwiedzających imprezy targowe. Są w stanie poświęcić mnóstwo czasu, żeby stać w kolejkach, ale żeby taki autograf uzyskać, więc myślę, że do czegoś takiego musimy dążyć, żeby jeszcze czytelników nie zawieść. Dziękuję Ci bardzo. To samo pytanie w takim razie i do Jürgena Bossa. Jürgen, czy Frankfurt przetrwa? Bo jeżeli Frankfurt by nie przetrwał, to jest koniec książki w tej formie, która do tej pory istnieje. Nie naszej, nie niemieckiej, światowej. Ja, das ist eine sehr schreckliche Vorstellung. No, trudno to sobie wyobrazić, prawdziwy koszmar, żeby targów miało nie być, albo gdyby miały mieć tylko w formacie wirtualnym, no bo oczywiście także w sensie finansowym potrzebujemy tych rzeczywistych targów, rzeczywistości, więc musielibyśmy się liczyć z dużymi stratami. Teraz jesteśmy w stanie przetrwać tylko dzięki pomocy państwa. Jesteśmy postrzegani jako wydarzenie kulturalne, otrzymujemy w związku z tym wsparcie. Bez polityki kulturalnej jako takiej byśmy nie przetrwali. Jeśli w przyszłym roku targi miałyby się nie odbyć, no to myślę, że w roku 2022 z kolei byłyby to już zupełnie inne targi książki. Ja myślę, że świat książki znalazłby sobie jakieś inne miejsce, może w Pekin stałby się znowu takim teraz centrum nowym. Natomiast to nie jest scenariusz, którego bym sobie życzył i to nie jest scenariusz, którego tak naprawdę się spodziewam. Myślę, że w połowie roku, przyszłego roku w Europie uda nam się jakoś opanować pandemię, na tyle przynajmniej, żeby odbyły się targi europejskie w wymiarze europejskim z pewnymi uczestnikami spoza Europy, nie na tak dużą skalę jak wcześniej, ale że te targi się odbędą. A od ponad 500 lat już się te targi odbywają. Za nami bardzo wiele kryzysów, pandemii, wiele technologii było i minęło. Teraz mamy internet. Ja myślę, że książka jest silniejsza i przetrwa. Za każdym razem jakoś książka znajduje dla siebie miejsce. W związku z tym pandemia nie straszna książce. I myślę, że ważne, żeby to podkreślić. Tak. Książki są bardzo odporne, przetrwały, ponieważ opowiadają historię. Księgarze, wydawcy, oni także są bardzo potrzebni. Chcę jeszcze coś powiedzieć na temat tego, że chyba każde targi mają swój własny charakter. Te targi w Stanach, które się nie odbędą, to były zawsze targi dla wydawców w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę ich charakter był zupełnie inny, także dlatego one się nie odbędą. W Warszawie targi się odbywają dlatego, że publiczność uwielbia te targi. To są targi dla publiczności, tak? I w Stanach jest inaczej. Myślę, że my z kolei jesteśmy
istniejemy dzięki naszej różnorodności i tę katastrofę przetrwamy, chociaż potrzebujemy wsparcia i pomocy. Dziękuję bardzo. To ja w takim razie jeszcze Mikołaja bym spytał, jako naszego uczestnika naszej rozmowy, który nie jest bezpośrednim organizatorem takich klasycznych targów. Jak ty patrzysz z boku? W Polsce nie było takiego wsparcia finansowego, o jakim mówi dyrektor targu we Frankfurcie, ze strony rządu. Żadna organizacja targowa polska wsparcia nie otrzymała. Mają w tej chwili w kilku obiektach te problemy, które nazywamy tymczasowymi szpitalami, nie wchodząc w to, jak one są organizowane i gdzie, ale one zajmą miejsce, tak jak Sonia mówiła, no na pewno do kilku miesięcy przyszłego roku. Jak ty patrzysz na to, czy targi przetrwają, warszawskie targi powiedzmy, krakowskie targi, czy przetrwają? No, zdecydowanie przychylam się tutaj do postulatu czy do stwierdzenia Jurgena o tym, że bez polityki kulturalnej trudno jest mówić o przetrwaniu takich ważnych obszarów życia społecznego, jakim jest właśnie książka i szeroko pojęta w ogóle kultura. Przecież dotkniętych jest wiele obszarów, które otrzymują wsparcie. W miniony piątek uczestniczyłem w koncercie online z Filharmonii Narodowej, który też jest pewnym substytutem czy zastępczym wydarzeniem w trakcie, kiedy sala Filharmonii musi być pusta, natomiast nikt tutaj nie wieszczy końca Filharmonii w ogóle. I podobnie podszedłbym do książki jako takiej. To znaczy uważam, że państwo naturalnie powinno wsparcia takim kluczowym segmentom udzielić. Mamy tutaj akurat za zachodnią granicą dobry przykład, jak szeroko pojętą książką można się opiekować. Dyskusja też obejmuje tak ważny obszar, jak choćby ustawa o książce, której nam brakuje, więc no póki tego wsparcia czy tej świadomości nie mamy, to pozostaje nam aktywizm, tak? Między innymi stąd moja aktywność w Radzie Polskiej Izby Książki. Natomiast spoglądając na pozostałość czy wnioski po bieżącym, kończącym się już roku 2020, uważam, że takim kluczowym pytaniem jest, jaką lekcję my wyciągniemy z tych doświadczeń cyfrowych. Warto też porównać się do innych branż, przykładowo branży gier komputerowych, która mimo, że jest w 100% cyfrowa, hobby swojej imprezy odbywające się w tak zwanym realu oraz nawet imprezy e-sportowe, czyli takie wirtualne zawody, odbywają się nawet w Spodku w Katowicach u Sony i skupiają rzesze realnych uczestników, więc odejścia od fizycznego kontaktu międzyludzkiego, no, jak świat światem, nie spodziewałbym się, przy czym uważam też, że warto docenić potencjał, jaki daje internet i to był też element motywujący nas do tego, żeby wydawców jak najgłębiej do tej rzeki, że tak powiem, wciągnąć. Chodzi o to, żeby pokazać, że na spotkaniu online w piątek czy w sobotę o godzinie 20 może się pojawić kilka tysięcy uczestników. Trudno byłoby taką grupę zgromadzić w jednej hali tak spontanicznie. Będą to często przypadkowe osoby, które po raz pierwszy być może w ogóle usłyszą o imprezie targowej. Zatem postrzegałbym właśnie te tak zwane wirtualne targi książki jako element promocji imprezy fizycznej, imprezy odbywającej się w realu. Doceniałem zawsze podczas wizyty we Frankfurcie ten weekendowy odcinek targów, gdzie na biletem wstępu było przebranie i spotkać można było wiele ciekawie przebranych młodych ludzi, którzy w ten sposób manifestowali nie tylko w obrębie targów, ale także poza budynkiem targów, poza tą przestrzenią, swoją pasję czytelniczą. Wydaje mi się, że podobny efekt uzyskujemy prowadząc targi online, ponieważ każdy like, każdy share, każde zaangażowanie w mediach społecznościowych jest widoczne dla innych uczestników sieci, którzy dzięki temu dowiadują się w ogóle, że istnieje taka impreza, że poznają być może po raz pierwszy sylwetki autorów, poznają ich twórczość,
i jest to kulturotwórcze. Dlatego uważam, że ważną lekcję wyciągamy, powinniśmy wyciągnąć i ważny eksperyment prowadzimy teraz dla przyszłości targów książki. Oczywiście one do swojej dotychczasowej formy, mam nadzieję, wręcz jestem pewny, wrócą. Pytanie, czy w przyszłym roku, czy w kolejnych latach, ale życzyłbym sobie, żeby zaangażować tych aktywistów społecznościowych jeszcze bardziej, youtuberów, blogerów, zachęcić ich różnego rodzaju przestrzeniami, do których mieliby jakiś dodatkowy wstęp czy wsparcie, po to, żeby uczynić przestrzeń targową taką areną do takiej zmasowanej transmisji w eter, tego całego dobrodziejstwa, które się w tych dniach tam gromadzi i odbywa, po to, żeby nie zamykać tego do zaledwie 5 dni targowych czy kilku dni targowych, pozostawić właśnie w formie materiałów do obejrzenia po czasie. Ta kultura on demand, ona z nami zostanie i myślę, że to jest chyba najważniejszy punkt, który tutaj chciałbym pozostawić zarówno dla pana Jurgena, który z pewnością już przy wielu swoich imprezach dotychczasowych te elementy wdrażał. Zresztą z podziwem patrzyłem na właśnie dużą obecność mediów podczas targów frankfurtkich. Natomiast myślę, że jeszcze więcej powinniśmy się inspirować tymi imprezami, gdzie branża jest digital first, choćby właśnie branża gier komputerowych, po to, żeby współgrać z tą rzeczywistością cyfrową, która nas otacza i wykorzystać ją najlepiej do promocji i do zwiększania zasięgów książki. Bardzo Ci dziękuję. Właśnie Soniu, widzę, że Ty coś chcesz powiedzieć. No właśnie, chciałam, jeśli można, odnieść się tutaj do tego, co Mikołaj jeszcze powiedział, bo wywołał imprezę, o której właśnie w dwóch zdaniach chciałam tylko powiedzieć, imprezę w Katowicach, IEM, Intel Extreme Masters, który od kilku lat się odbywał z sukcesem w Spodku i w MCK-u, pokazywał, że młodzi ludzie, pomimo tego, że do tej pory wydawało nam się, prawda, że oni spędzają czas w internecie, przy komputerze, tak czy tak, grając w gry, że im te kontakty międzyludzkie nie są potrzebne, bo przecież ten komputer wypełnia im te potrzeby. Nagle okazało się, że impreza tego typu przyciąga takie tłumy, że młodzi ludzie byli gotowi stać w kolejkach wielogodzinnych i to jeszcze w temperaturze, nie wiem, 5 stopni przy marznącym deszczu, bo te imprezy zazwyczaj się odbywały w lutym i w marcu i to ich w ogóle nie zrażało. I ja zadałam młodym ludziom takie pytanie, no ale to co wam to daje, że wy udajecie się do Spodka i jeszcze poświęcacie swój czas i ryzykujecie przemarznięciem, skoro to wszystko i tak się odbywa, bo te imprezy i te gry, które tam były prezentowane na ekranach, one i tak były realizowane w internecie, oni nie musieli iść do Spodka, bo to samo mieli w internecie. I nagle okazało się, że ich tłumaczenia były tak proste wręcz i no, dla nas tym bardziej z branży wydawniczej zrozumiałe, bo oni chcieli po prostu na żywo zobaczyć graczy. Pomimo tego, że ci gracze byli czasami kilkadziesiąt metrów, bo tylko tyle, że ich widzieli, jak wchodzili na scenę, ale sama świadomość, że oni obcowali z tymi graczami w jednej dużej hali, jakim jest hala widowiskowa, dawała taki prestiż całej imprezie, że uzasadniała właśnie takie tłumy i takie wydarzenia. Natomiast akurat branża właśnie ta i ta impreza była pierwszą, przynajmniej pierwszą w naszym kraju, która została dotknięta pandemią, bo akurat odbywała się pod koniec lutego i goście już ze świata zjechali, kiedy wystąpił rozwój pandemii we Włoszech i my jeszcze nie mieliśmy tych ograniczeń lockdownowych, ale już zaczynaliśmy jakieś zabezpieczenia wprowadzać i ta impreza odbyła się niestety, ale bez udziału publiczności, z wielką stratą dla młodych ludzi. Pewnie oni też wszyscy teraz marzą o tym, by tego typu imprezy też wróciły do rzeczywistości targowej.
Ja bardzo Ci dziękuję, ale chciałem tutaj tylko jedną rzecz prosić, żebyś sprostowała, bo Mikołaj powiedział, że Spodek to jest Twój, ale Ty nie jesteś właścicielką Spodka, prawda? Nie. Nie. O ile mogę się utożsamiać jako mieszkanka Katowic z tą instytucją, tak. To jest budynek, który należy do miasta i jest zarządzany przez prywatną firmę, ale tylko właśnie zarządzany i ta firma też nie jest ze mną związana. Ale jest to miejsce, gdzie się odbywało dużo dobrych spotkań, ale w tej chwili jest jeszcze lepsze miejsce na organizowanie targu książki. Tutaj Jürgen w swojej wypowiedzi powiedział tak bardzo miło o warszawskich targach, że publiczność się bardzo lubi, bo myślę, że trzeba wyraźnie powiedzieć, że w Polsce nie ma takich profesjonalnych targów książki, jakie to jest styl Frankfurtu, Bolonii, Londynu, gdzie publiczność jest, ale jeżeli jest, to jest na marginesie. Właśnie tak jak Mikołaj powiedział, w weekend powiedzmy. Natomiast wszędzie w Polsce to są ogromne kiermasze książek. I właśnie tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, Mikołaj też powiedział, publiczność czeka na to. To z drugiej strony mamy problem oczywiście z siecią księgarską, ale zmniejszaniem się liczby księgarni, to nie jest oczywiście temat na dzisiejszą rozmowę, ale dla wielu ludzi wejście na taką ekspozycję, jakie są duże targi, a nawet mniejsze targi, nie wiem, w Białymstoku, w Gdańsku, które bardzo sobie cenię, we Wrocławiu, w Poznaniu, to jest największa księgarnia w mieście w tym momencie i ludzie bardzo chętnie chcą zobaczyć właśnie książki w jednym momencie, w jednym miejscu i jeszcze tak jak mówiliśmy tutaj, spotkać się z autorami. Mamy jeszcze jedno pytanie, które tutaj doszło. Widzę, czy organizatorzy targów w Polsce korzystają z tarczy i to czy coś daje? Wydaje mi się, że nie. No, słyszeliśmy, Jürgen powiedział, 2 miliony euro targi frankfurckie dostały wsparcie państwowe, rządowe. Ja nie słyszałem, żeby w Polsce było jakieś wsparcie dla tej naszej branży. Nie ma potwierdzenia. Znaczy, potwierdzacie, że nie ma. Znaczy, my tak czy tak jako targi warszawskie, nawet jeśli było wsparcie, stąd właśnie tutaj się nie orientuję do końca, bo nie mogliśmy skorzystać, dlatego że tam był warunek zatrudnienia, a my tutaj współpracowaliśmy w zakresie organizacji z firmą Murator, która będąc głównym udziałowcą naszej spółki też zatrudniała cały zespół obsługujący targi, więc ale tu mam informację od Rafała, że badał temat i nie było wsparcia, także najwyraźniej osoba najbardziej ta branża targowa. Prezes spółki Targi Książki, która jest organizatorem tych targów, które w przyszłym roku, jak mówisz, zapowiadają się, jeszcze nie potwierdzasz tego do końca, w Pałacu Kultury. Ale myślę, że to jest ważna informacja, która z dzisiejszej rozmowy pewnie pójdzie dalej. Dobrze, powoli się zbliżamy do końca zaplanowanego czasu. Myślę, że jeszcze możemy prosić o kolejne takie ostateczne podsumowanie naszej dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej dyskusji w końcu, bo to była pewna forma dyskusji. Pytanie w takim razie do Jürgena. Będzie dobrze czy nie? To dobre pytanie. Ja myślę, że będzie dobrze, ale może też nie być. Będziemy musieli się dostosowywać, ale zawsze tak było. Mowa była o Pałacu Kultury. Także te targi będą miały inny charakter, kiedy będą odbywały się w takim innym budynku. To będą już inne targi książki. Trzeba się umieć dostosować. I to samo, jeśli chodzi o świat wirtualny. Musimy go wykorzystywać, żeby uzupełniać naszą działalność. Poza tym musimy patrzeć także poza może nasze wąskie poletko, patrzeć na to, jak się zmienia świat. Patrzmy tam, gdzie rzeczywiście tworzą się historie. Przyglądajmy się młodym ludziom, co oni robią. Wszędzie tam, gdzie opowiada się historię, niezależnie od tego, w jakiej formie, to nas interesuje. Myślę, że targi książki muszą się odnawiać. Cały czas jednakże będzie chodziło w nich o to samo, opowiadanie historii. Wszystko będzie dobrze, nawet lepiej, myślę.
Bardzo dziękuję. Bardzo piękne przesłanie z bardzo ważnego miejsca dla książki. Soniu, ty zawsze byłaś optymistką. Tak, i dalej jestem. Ja uważam, że nie ma innego wyjścia, tylko musi być dobrze, bo jesteśmy teraz w takiej mrocznej części naszej historii, że już tylko może być lepiej, więc uważam, że ten przyszły rok po prostu na pewno będzie lepszy od tego. Już znajdują się jakieś światełka w tunelu, które pokazują, że damy sobie radę i to w różnych aspektach tego, co powiedziałam. A ta nasza branża tak bardzo potrzebuje targów, bo zarówno potrzebują tej przestrzeni wydawcy, by móc zaprezentować nowości, czy to wiosenne, czy też jesienne, które prezentowaliśmy przecież na imprezach choćby w Krakowie, a potem w Katowicach. Więc my, wydawcy, potrzebujemy takiej płaszczyzny do prezentowania nowości, a czytelnik w ten sposób też, to co powiedziałeś, Piotr, zapoznaje się w bardzo szybkim tempie z nowościami na rynku. I trzeba o tym pamiętać, że internet, czyli ta przestrzeń ograniczona ekranem komputera, nigdy tego nie zastąpi, bo na ekranie mamy bardzo ograniczoną możliwość zaprezentowania w tym samym czasie, prawda? Oczywiście, że czytelnik może powielać, robić różne odsłony, ale musi wiedzieć, w jaką stronę, gdzie te odsłony dokonywać, więc ktoś go musi poprowadzić. Natomiast jeśli on przechodzi przez teren targowy, to jego wzrok jest w stanie pochłonąć takiej ilości informacji, które internet nie jest w stanie zastąpić i tym bardziej człowiek nie jest w stanie tego wtedy inaczej przetworzyć. Dziękuję ci bardzo. Mikołaj na pewno jest optymistą, bo gdyby nie był optymistą, to by nie miał takiego sukcesu swojej firmy, a teraz tego nowego przedsięwzięcia. Jak ty na to patrzysz? Dziękuję. No, ja myślę, że sukces to, na sukces się pracuje latami i wiele osób na niego pracuje, więc nie tylko mój optymizm tutaj się liczy, ale kontynuując tą naszą dyskusję i akcentując ten pozytywny aspekt, przede wszystkim ja odkąd w rynku książki jako prowadzący jedną z firm uczestniczę, odkąd właśnie uczestniczyłem w tych targach, zawsze marzyłem o tym, żebym mógł nadrobić po wydarzeniu te wszystkie prezentacje, wystąpienia, seminaria, które odbywały się często równolegle, czy czasem w trakcie, kiedy ja odbywałem inne spotkania i myślę, że internet da możliwość reużycia tego kontentu, który powstaje w krótkim czasie podczas targów. Dzięki temu stopa zwrotu z wysiłków włożonego w targi przez uczestników, przez wystawców będzie jeszcze ciekawsza. Myślę, że te największe targi, takie jak Frankfurt, Pekin właśnie, czy amerykańskie imprezy, jakkolwiek one się na nowo ukształtują, będą też w stanie przyciągnąć publikę z całego świata dzięki coraz mocniejszej przestrzeni online'owej. Pewnie technologicznie odpowiednio doinwestowanej i ciekawie, kreatywnie zakomunikowanej do grupy docelowej, jaką będą czy to właśnie wydawcy, czy ten segment B2B, czy zwyczajnie czytelnicy. Więc raczej roztaczałbym tutaj pozytywne wizję zmiany, aniżeli schyłku. Myślę, że to jest moment, jak to wszyscy mówią, że w ciągu jednego roku przyspieszymy o dobrych kilka lat, czyli to, co nieuchronne, po prostu wydarzy się trochę szybciej, a dzięki temu wyjdziemy mocniejsi. I jak to się mówi, i tym optymistycznym akcentem, tak, mamy zakończyć, ale jeszcze moment, chciałem właśnie skorzystać z tego, że mogę na końcu jeszcze powiedzieć, chciałem podziękować właśnie uczestnikom tego spotkania, chciałem przede wszystkim Irgenowi Bosowi podziękować i przypomnę jedną rzecz, która dla nas jest bardzo ważna, jak ważny dla nas, dla naszego rynku jest Frankfurt, bo we Frankfurcie oczywiście są polscy wydawcy, są polscy autorzy, ale byli też polscy księgarze i to chciałem podziękować, że dwa razy targi we Frankfurcie przyjęły grupę polskich, ponad 30-osobową polskich młodych księgarzy, którzy studiowali na takim studium podyplomowym, które się nazywało
Polska Akademia Księgarstwa. Mam nadzieję, że wrócimy do tego i Sonia tutaj na pewno będzie bardzo też o to zabiegała, bo to jednym ze współorganizatorów tej Akademii Księgarstwa była Polska Izba Książki, był Instytut Książki i Uniwersytet Warszawski. Także wówczas, to było przed paroma laty, dwa razy w dwóch edycjach te grupy ponad 30-osobowe zostały przyjęte przez targi Frankfurt. I życzyłbym sobie, żebyśmy mieli następną okazję, żeby to również się stało. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Jürgen Boss, szef najważniejszych, największych targów książki na świecie, stolicy światowej książki. Sonia Draga, prezes Polskiej Izby Książki i jeszcze wykonawczyni wielu innych bardzo ważnych funkcji, no ale przede wszystkim znana jako wydawca świetnego wydawnictwa, które bardzo ładnie się nazywa, bo wydawnictwo Sonia Draga oczywiście. I Mikołaj, i drugie wydawnictwo Debit jeszcze. Oczywiście i to jest bardzo ważne, że żebyśmy zawsze dodawali, bardzo cię przepraszam. Mikołaj Małaszyński, firma Legimi i też Polska Izba Książki, od września członek Rady Polskiej Izby Książki, też wziął na siebie dużą odpowiedzialność za to, co się będzie działo w tej sferze organizacyjnej Polskiej Książki. Bardzo wam dziękuję. Ja jestem jeszcze winny tutaj odczytać, bo tak mam to przygotowane, taką informację dla osób, które nas słuchały i oglądały, że jeżeli chcecie Państwo jeszcze kierować jakieś pytania, to bardzo prosimy, żeby kierować na adres Biura Polskiej Izby Książki albo do Instytutu Goethego w Warszawie. Zachęcamy także do zgłaszania tematów, które Państwa interesują i które powinniśmy w tym cyklu poruszyć. I tutaj, proszę Państwa, widzimy jeszcze planszę, która jest od razu zaproszeniem na najbliższe spotkanie, jakie ma się odbyć. To spotkanie odbędzie się w lutym. Jeszcze dokładnej daty nie ma, ale już jest, jak widać, godzina. Polska nazwa, polski tytuł tego spotkania: Rynek e-booków w Polsce i Niemczech, trendy i najnowsze modele biznesowe. Organizatorzy, ci sami jak tego dzisiejszego spotkania, czyli Targi Frankfurckie, Instytut Goethego w Warszawie i Polska Izba Książki, a wszystko razem w ramach cyklu Miasta Książki, Warszawa, Frankfurt, Buch Metropolen, Frankfurt, Warszawa. Szczególnie Państwu, serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy.